Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Pomidorowy.pl, a was chciałbym zaprosić na kolejny odcinek z Zagrajmy w Medieval 2 na PlayStation 1. I poprzednim razem przeszliśmy poziom pod nazwą Dzień Świra. Poznaliśmy imię naszego głównego antagonisty, jakim jest Lord Pantelon, oraz dziewczynę, którą żeśmy uratowali poprzednim razem. W sensie nie w poprzednim odcinku, tylko jeszcze wcześniej. Nazywa się Kija. I dzisiaj zabieramy się za kolejny poziom, czyli tu mamy zrobione 100%, więc teraz czas na Greenwich Observatory, czyli obserwatorium innymi słowy. Ponieważ tam będą, z tego co pamiętam, dziać się grube rzeczy, grube dymy będą się działy. To od razu wam mogę już zagwarantować. A dlatego, że w zwyczajnym świecie pamiętam, co to jest za poziom. Akurat te pierwsze 4 poziomy albo 5 mam zapamiętane i to bardzo dobrze i pamiętam, co to są za poziomy. Jedziemy z koksem, proszę państwa. Ale zanim polecimy, cutscenka. Tak, jak zrobimy L1 i trójkąt, to możemy się przełączać z kamerą, nie? No i okazało się, że niestety nasza główka została porwana i będziemy musieli ją uratować. Lost your head, Dane? Switch between head and body using L1 plus triangle. If you find your head, L1 plus triangle will put it back on. Dobra, Kacperek mówi o tym samym, co ja bym powiedział, tak więc na razie. W ogóle kamerka może troszeczkę być gorszej jakości, nie wiem dlaczego, mimo że nagrywam to z telefonu, ale coś się, kurde, chyba zepsuło, chyba tak dziwnie światło padło, że wyglądam, jakby była zamazana paluchami tłustymi, tak więc przykro mi, jeżeli komuś będzie to przeszkadzać. Patrzcie, jak oni się rozpierdzielają, nie? W ogóle posłuchajcie sobie tej muzyki, co w tle leci, bo ona jest strasznie creepy, nie? Ale jest fajna i mega podkreśla klimat tego poziomu. Mega, nie? Mega muzyczka. Przyznajcie, kurde. To jest naprawdę, kurde, nie do pomyślenia, nie? Co tutaj się odpierdziela. Ale co tu mamy? Co tu mamy, kurcze? Zaczynamy właśnie sobie z takim spokojnym poziomikiem. Ale tu ja widzę, że będą grube dymy teraz się odpierdzielać. 32%. O! Czekaj, ta? Dobra, jestem z powrotem. Telefon był nagły, więc trzeba było przerwać. Zaraz dorwiemy tych cymbałów. Znaczy zaraz się wyleczę, to chciałem bardziej powiedzieć. Dobra, udało się. Teraz mogę się wyleczyć. Przynajmniej chociaż trochę się wyleczę. No i elegancko, teraz jesteśmy, kurde, potężniejsi, tak więc to trzeba sobie zapamiętać, że teraz nie wolno zadzierać z Danielkiem, bo jak Daniel się wkurwi, to się źle będzie działo. I tyle mam do powiedzenia dla tych, kurde, głąbów. Dawaj, 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 dawaj. Tam do góry możemy się dostać chyba do tego gniazda, gdzie ten ptak nam porwał naszą głowę. Ale my tego jeszcze nie zrobimy. Bo najpierw tutaj trzeba towarzystwo bardzo rozpieprzyć. O-o, uciekamy! Dobra, 50, mamy już połowę kielicha uzbieranego, jeżeli chodzi o duszę. To jest bardzo dobrze, bo to oznacza, że poziom jakiś super długi nie będzie, a przynajmniej tak mi się wydaje. Co masz nam, Kacper, do powiedzenia teraz? Dane, I've looked around. There's something going on in the observatory, but the entrance is barred. Perhaps you can find another way of getting in. Go and see what's across the river. Aha, okej. Okay. Coś tam o rzece wspomniałeś. Ale ja sobie wejdę. O! Siema!
głąbie, co żeś mi ukradł głowę. Chodź tutaj. Ale ci manto spuszczę teraz. Trzymaj się ciepło. I mamy z powrotem naszą główkę. Elegancko. Ta będziemy musieli uważać, bo to będzie bardzo częsty motyw w tej gierce, czyli nam głowa będzie bardzo często jeszcze zabierana. Tak więc, przynajmniej z tego co pamiętam. Co tu w ogóle mamy napisane? The docks. W doki idziemy, tak? Schodzimy do doków. Tak szczerze, to właśnie te oto domki tutaj, które są, bardziej mi przypominają tą wioskę, o której haker wspomniał w sekcji komentarzy. Bo tamte miasto nie wydaje mi się, że przypominałoby tą wioskę. O, i znowu mamy frajera. O, tutaj, chcesz mi zabrać znowu głowę? Proszę bardzo, ja cię zastrzelę prędzej. Nie, z reguły nie lubię strzelać do zwierząt. Ale w tym momencie to są jakieś opętane zwierzęta i tutaj radziłbym po prostu mimo co chwytać zagnat i strzelać. Oczywiście zagnat mam na myśli strzelbę, nie myślcie sobie nie wiadomo czego. I to jest powód, za którego ja nie cierpię wręcz tego poziomu. To gówno, które tutaj jest. Ponieważ to jest jakiś kosmita, który przyczepia się do martwych, powtarzam, martwych postaci i po prostu, brzydko mówiąc, jest ich dosyć sporą częścią, no nie? I on może nawet nad Danielem kontrolę przejąć. No, i w ten oto sposób trzeba go spłaszczyć, dlatego że on również daje nam do kielicha troszeczkę. Ale co jest najgorsze w tym wszystkim, to to, że kiedy leży takie martwe ciało i go nie zgnieciecie, nie zniszczycie, to gówno się do tego przyczepi, nie? I wtedy dopiero będzie problem. Albo ewentualnie jak wam głowę podpierdzielą, to może się przyczepić, że tak powiem, to gówno do ciała Daniela i wtedy będzie też problem, bo trzeba będzie szybko przycisk akcji wciskać, czyli przycisk, który obecnie ja tutaj... przycisk, którym obecnie teraz ja... operuje, czyli jakby tego młota bardzo tak, no wiecie co robię, no kurde, nie napęczniam, tylko go po prostu tak przygotowuję na mocniejszy atak, to chciałem powiedzieć. Nie wiem jak to słowami inaczej ubrać, wybaczcie. No i kurde, poszło gówno. O nie! Gnoju ty! Ho tutaj! Strzelamy do ciebie. Gdzie ty jesteś? No, coś czułem, że tak będzie. Gdzie on mnie zabrał? Ktoś mnie zasubskrybował swoją drogą. Czyli tutaj jestem, dokładnie. Chodźmy do ptaszka, chodź tu ptaszku. Ale cię teraz dorwiemy, nie? Jezus Maria, znowu to samo? Serio? Tak łatwo się dałem znowu wykiwać? Naprawdę? Teraz idziemy na bitkę z tym ptakiem. Teraz on się doigrał, nie? Chodź tutaj, ptaszku. Chodź tutaj.
Dobra, i to gówno też przy okazji pokonaliśmy. Tak więc idziemy dalej, 87%. Sorry, że ja tak mówię, mało gadałem, ale musiałem się skupić. Musiałem, bo to wymagało, że tak powiem, sprawy życia lub śmierci, że tak powiem brzydko. A więc wolałem się skupić na tym. I wy mogliście sobie przy okazji posłuchać dłużej tego soundtracku wspaniałego, który jest mega creepy swoją drogą. I co, tutaj na dole jest rzeka, tak? No to trochę lipa byłoby, gdybym tam wpadł. Ale tu już mogę normalnie chodzić, więc tyle dobrze. Chodź tutaj gnoju, chodź tu gnoju. Ale cię dojadę teraz z młota. Ale cię dojadę z młota, nie? E, wiecie co zrobię? Strzelę w to gówno. Chodź tutaj. Ej, dostał, kurde, śmietnik. Dobra, zombie też padł. Oj, możemy teraz rozpierdzielić bardziej jego ciało, jak zauważyliście. To jest coś, czego nie było w pierwszym Medieval. Ale jest w tej grze, więc duże propsy, muszę przyznać. Tutaj mamy troszeczkę siana pochowanego, oczywiście, że tak. Tam jest u góry... O, fiolka tam jest u góry, trzeba będzie się tam dostać. Tylko teraz pytanie, jak? Tutaj się nie dostaniemy w żadnym wypadku. Jest tu jakieś przejście? Gdzieś tutaj trzeba było się dostać, z tego co pamiętam. Ale pytanie teraz gdzie? A, tu jest jeszcze śmietnik. A, widzicie, patrzcie. O kimś zapomnieliśmy. Ktoś się stęsknił za młotem. Sir Daniela. No i elegancko. O, tu jest sobie jeszcze. O, patrzcie co mamy. Teraz tego zastrzelimy jeszcze, żeby on się nie podłączył do ciała. I tyle, mamy już 100% kielicha, więc teraz moglibyśmy się śmiało dostać do kieliszka i mielibyśmy już to z głowy. Tylko pytanie jak? Coś trzeba ewidentnie uderzyć. Uderz w dzwona, hehe. Nie zdziwiłbym się, gdyby tak trzeba byłoby zrobić, ale na chwilę obecną nie widzę nic, co byśmy mogli zrobić tutaj, żeby tam się dalej dostać. Tu jest zamknięte. Tu jest jakaś dźwignia, którą pominąłem? Jest taka szansa, że pominąłem coś? Znaczy szansa jest na pewno jakaś, ale... Nie widzę tutaj na razie nic. Gdzie to jest? Halo, co to ma być? Może dojdę do tego zaraz jakoś. Tu coś mamy. Aaaa, widzicie? Dobra. Teraz obserwujemy, co tam jest. A, jednak nie do końca, widzicie? Patrzcie. Jedynka tak, dwójka tak. I to któraś z tych, teraz trójka chyba była na maksa. I to też było na maksa. Tak, no widzicie? To jest losowe, bo pamiętam, że kiedyś miałem zupełnie inaczej, czyli wygląda na to, że to trzeba było tak trochę losowo zrobić. Kurwa, co jak losowo zrobić? Wygląda na to, że to po prostu ta mechanika jest losowa, to chciałem powiedzieć. Tak więc to nie jest tak, że jak raz mi się zdarzyło inaczej, to teraz będę miał inaczej. Kompletnie mnie te UFO zjeby nie interesują, nie żeby coś. Tak więc odejdźmy sobie od nich. I teraz tak, gdzie coś tu był kielich? Możemy się dostać teraz tam. Tak też uczynimy. Hmm.
O! Dobrze, dobrze, o to chodziło. O to chodziło, moi drodzy, o to chodziło. Mamy kielich, elegancka sprawa. I teraz, skoro żeśmy to podnieśli, to możemy dostać się dalej, czyż nie? No, można tak powiedzieć w sumie. Tylko trzeba będzie jeszcze raz zeskoczyć tam do góry. Dobra, tu są zombie, to ja zauważyłem doskonale. Tu jest jakieś wejście chyba, no nie? Czy nie? Nie, nie ma. Czyli możemy dostać się dalej, okej. Myślałem, że coś pominę. Spierdalać ode mnie, ciule jedne. Idę do góry, dalej. Elo, nara. Ale ich pocisnąłem. Dobra, co tu mamy? Jakąś akademię teraz mamy. O-o! Jesteśmy w środku. Trzeba będzie się teraz tam dostać. Czyli to jest teraz przedostatni... ten. Szczerze, zapisałbym teraz. Zapisałbym, bo nie chciałbym tamtej sekwencji powtarzać, no nie? Tak bym bardzo nie chciał powtarzać. Dobra, ruszamy. Będzie ciężko, to już wiem od razu na samym starcie, że będzie ciężko. Ale zrobimy to. Tylko, o kurde! Tam fiolka była! Ja fiolkę ominąłem! O Jezus Maria. Zapomniałem, że tam fiolka duża była. No, jestem bez głowy przy okazji. Patrzcie, jaka kompromitacja. Ale wstyd, bez kitu. Ale wstyd teraz, kurde, wleciał na pełnej. Wiecie co? Miarka się przebrała. Używam teraz tego, crossbow, czyli kuszy, nie? Dobra, padli, kurde, frajerzy. Trochę kusza jest słabą bronią, muszę przyznać, przynajmniej w tej części. Wydaje mi się, że w jedynce była trochę potężniejszą bronią. Ale co ja tam wiem? Tak więc zobaczymy, jak teraz nam pójdzie. O Jezus Maria, no szybciej! O, przynajmniej trochę się zregenerowałem. Na razie bez głowy gram, bo póki co muszę zdymać tych wszystkich zombiaków od siedmiu boleści. O, widzicie? Muszę teraz, kurde, spamić czymś. Kurde, czym ja tu miałem spamić? Tego właśnie chciałem uniknąć. Tego chciałem uniknąć. Tego chciałem uniknąć. Tego chciałem uniknąć. Kurde, no. Traf mnie, no proszę, traf mnie ktoś. Dzisiaj jest tutaj istny rozpierdziel. Ja musiałem wam zrobić ZW po tym, jak głowę mi urwano. I ten. I pokazałem wam, co się dzieje, kiedy ten cały kurwa kosmita, czy jakieś tam gówno, przejmie kontrolę nad waszym ciałem. No niestety ja nie potrafię się tym obronić jakoś za bardzo. I to jest najgorsze, bo przez to, z tego powodu, no wychodzą problemy potem. Też fontanna zdrowia się wyczerpała, najgorzej. Wiecie co? Wejdę do góry. Ja ich z góry sobie pozałatwiam. A co? Wiecie co? Pierdolę, brzydko mówiąc, tych zombiaków. Naprawdę, pierdolę ich, bo... to jest...
to jest za dużo na moje nerwy. Nie lubię bardzo walić tych zombiaków, moi drodzy. Idziemy. Idziemy dalej, po prostu. Nie ma to tamto. Ja nawet ominę tych tutaj, bo już sami widzieliście przed chwilą, co się działo. No, tam jest to oczywiście u góry, ale ja się nie dostanę do tego obserwatorium, bo czemu by nie? Chyba, że się dostanę jakoś. Może tędy, do góry. Oczywiście, że tak. Tylko trzeba będzie teraz zejść. Kolejny, kurde, długi odcinek wyjdzie, albo nie wyjdzie długi, tylko po prostu będę musiał go zedytować. No to jest bardziej niż pewne, że będę musiał go edytować i to srogo będę musiał go cisnąć w montaż. Dobra, mamy głowę. Nic więcej tutaj nie potrzeba. Nic więcej nie ominąłem. Upewnijmy się. Ne. Zejdźmy tu w dół. Omijamy kompletnie tamtych zombiaków, bo nic z tego i tak nie wyniknie. I co teraz będzie z tego? No ja tam głowę dałem, dobra, okej. Aha, czyli to ja będę musiał sterować jakoś tym, tak? Tak, tam na dole trzeba będzie, kurde, tym trzeba będzie sterować. O Jezu, jak ja to zrobię teraz, żeby nie narazić się tym zombiakom? Musimy go przesunąć tutaj, o. O, 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 tyle. Jest! Mamy to. Dobrze! Zabrane! Dobrze, o to chodziło. Właśnie musieliśmy tą maszyną tutaj sterować. Musieliśmy ją właśnie sterować, żeby wziąć tą bellows całe, czyli tą taką harmonijkę, nie wiem jak to się szczerze nazywa. Tak więc teraz... A, jeszcze głowę musimy wziąć, zapomniałem. Zapomniałbym o swoim zakutym łbie. Dobra, czekaj ta chwilę. Dobra, jestem z powrotem. Bierzemy nasz zakuty łeb. Bierzemy nasz zakuty łeb i spadamy stąd czym prędzej. Nie ma to tamto, walić ten poziom w piździec, brzydko mówiąc. Naprawdę, serio, ten poziom to jest najgorszy poziom chyba z całej tej gry. Chociaż będą jeszcze gorsze, uwierzcie mi. Dobra, co ty tutaj chcesz od nas? Okej, to już wiemy, co mamy zrobić. Tak więc skok. Gdzie to jest? To jest to. Elegancko i teraz potrzebujemy pochodni. I jedziemy. I lecimy stąd. Sayonara, adios muchachos. Się udało, kurde. Jezus Maria. Naprawdę. Manda, is it ready? Yes, master. At the press of a button, the great scope will find all the pages of the spellbook. Good. Start the machine. Start the machine. Yes. Soon. Soon it will all be mine. What the devil? No! What have we got here? Meddlesome fool. Do you know what you've ruined? Manda, deal with this wretch. Time to break some bones, dogman. Bones, bones, bones. Shut up. No co, jeszcze teraz będę miał z nimi walkę? O Jezus Maria, nie byłem na to przygotowany kompletnie.
Ty, czy ja słyszałem fontannę zdrowia? Czy mi się wydaje? Wydawało mi się, że podobne dźwięki słyszałem. Dobra, padli. Ale dostali w... Ja pierdziele, ale oni oberwali teraz, nie? O Jezus Maria, masakra. Ten poziom, kurde, i ta końcówka to jest masakra. Masakracja, kuźwa mać. Take this weapon. It's better than it looks, I can tell you. Mamy tą, mamy axa, czyli tego, nie topór, tylko, może topór? Tak, topór mamy, ty, dobrze powiedziałem. A, co to będzie miał jeszcze nam profesorek mądrego do powiedzenia teraz? Fortescue, well done, my friend, you thwarted Palethorn. Winston tells me about his fiendish scheme, and it's our first piece of good news. If he hasn't got all the pages of the spellbook, then he hasn't got full control of the undead. If we can get to them before he does, then we just might stand a chance of defeating him. Sorry, no time for chat. If you're ready, let's get this show on the road! Okej. Okay. Czyli po prostu w dużym skrócie mamy być przygotowani na następne poziomy, ale my tym zajmiemy się już następnym razem. Tak jak mówiłem, poziom na odcinek. Ja jestem spruty już psychicznie po tym czwartym poziomie i tej końcówce. Wy napiszcie, co wy sądzicie o tych poziomach, które obecnie robię. Może wy macie jakieś z nimi wspomnienia. Ja poza tym, że failowałem te 3 lata temu i dzisiaj, to nie mam żadnych wspomnień kompletnie. Mam nadzieję, że w sposób ciekawy, informatywny prowadzę ten let's play. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale i podoba ci się seria z Medieval 2 i nie tylko, i chciałbyś zostać na dłużej, to zostaw subskrypcję z dzwoneczkiem, by otrzymywać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję, łącznie z live'ami, różnymi tego typu filmami. Gorąco zachęcam do wbicia na socjale, grupa na Facebooka, na Discordzie oraz Instagram, ponieważ tam często daję relacje odnośnie odcinków, jeżeli nie dostałeś powiadomienia na YouTubie. A my widzimy się w kolejnych odcinkach, zagrajmy w Medieval 2 i nie tylko. Trzymajcie się, cześć! I do następnego razu. Na razie.